Wszyscy, którzy śledzą ten kanał, wiedzą, że często zmieniam aranżację do różnego rodzaju konkursów. Wszyscy ci, którzy kiedyś układali akwarium z korzeni i kamieni, z dużej ilości korzeni i kamieni, wiedzą, ile to kosztuje. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam coś, co mnie spotkało, co mnie zaskoczyło i co mnie naprawdę bardzo ucieszyło. Jestem naprawdę mega wdzięczny, że ta sytuacja tak się skończyła. Aquascaping TV, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę tak nietypowo, jesteśmy w Niemczech, koło mojego bloku. Właśnie dotarły do mnie dwie palety z Polski, z firmy Happet. Powiem Wam szczerze, że jestem mega wdzięczny tej firmie i mega szczęśliwy, dlatego że tutaj za mną znajdują się dwie palety z dekoracjami akwarystycznymi, czyli kamieniami i korzeniami. Wyobraźcie sobie, że firma Happet była tak wspaniałomyślna i zechciała pomóc mi w realizacji moich nowych projektów. Dlaczego tak dużo tych kamieni i korzeni? Proste, po prostu czym więcej tego, tym jakby to powiedzieć, większe pole manewru, więcej można się pobawić, tym większy wybór jest i tak dalej, i tak dalej. No jestem mega szczęśliwy, dziękuję firmie Happet, szczególnie Michałowi, który, jakby to powiedzieć, pilotował ten nasze wspólne przedsięwzięcie. Dzięki. Teraz tutaj Wam trochę pokażę. Powiem Wam szczerze, że jak przychodzi paczka do mnie z Polski, to jestem mega taki zdenerwowany, w jakim stanie to przyjdzie. Ale w tym wypadku akurat widzę, że pełna profeska. Fajnie wszystko spakowane, fajnie wszystko foliowane. Tutaj już kartonik jeden rozbebeszyłem. Jest to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli drzewo. A tam gdzieś dalej pewnie kamienie. Na 13 do roboty, więc trzeba się zwijać z tym wszystkim, bo no jest tego sporo. Jak wszystko rozpakuję, to może zrobię jeszcze tam w piwnicy fajny jakiś taki film. Fajny. No, film po prostu. Dobra, lecimy z koksem. A raczej z kamieniami, korzeniami. Nara. I w taki to sprytny sposób przenieśliśmy akcję tego filmu w bardzo interesujące miejsce, to znaczy do mojej zagraconej piwnicy, w której się znajduje to wszystko, co się znajdowało w tych dwóch paletach, czyli korzenie Japan Wood, ten akurat o wielkości L, co by nie mówić, nie wiem jak tam była klasyfikacja tych korzeni, ale powiem Ci Wam, że na L to dość spory korzeń i bardzo fajnie tak fikuśnie powykręcany. Chyba pierwszy raz używam tych korzeni, może używałem tych korzeni kiedyś, ale pod inną nazwą. W każdym razie bardzo fajnie są powykręcane, idealnie pod po prostu pod hardscaping, układanie aranżacji. Weźmy na przykład drugi, ten jest bardziej taki masywny, ale też ta sama nazwa i też można coś z tego ciekawego zrobić. Generalnie rzecz biorąc, z tych korzeni jestem mega naprawdę zadowolony. Drugie korzenie to jest korzeń mangrowca, czyli po prostu
dwa światy różne, dwie inne faktury korzeni, dwa różne kształty korzeni i właśnie na tym mi zależało. Co? Nudne by było po prostu dobrać drugi rodzaj korzenia o podobnych kształtach i kolorze. No jak idziemy dalej, to znowu dwa rodzaje widzimy kamieni, czyli lawa, dokładnie czerwona lawa, i mamy tutaj kamień przypominający jakby takie górskie szczyty, czyli mountain, chyba, nie wiem jak się dokładnie nazywa, no ale coś wiem, że związane z górami. Słuchajcie, nie z górami w sensie rybami, tylko z górami w sensie górami. Słuchajcie, tutaj to widzicie, co tutaj w te kamienie są nawalone, to sobie ja tutaj schodzę i sobie tutaj działam. Tak, stary chłop, a chodzi do piwnicy i bawi się w piaskownicy. Tak, zrobiłem sobie tutaj tą piaskownicę z takich deseczek ze sklepu sieciowego o wymiarach 120 długości na 40 głębokości. Wysokość sobie po prostu mierzę miarką. No to jest po prostu wymiary są mojego akwarium i w tym czymś najpierw sobie składam te wszystkie kamienie, wszystkie korzenie, robię zdjęcie, a później to przenoszę, staram się przenosić do akwarium. No niekiedy nawet muszę przykładowo, nie wiem, korzeń ponumerować, czy kamień ponumerować. Powiem wam tak w tajemnicy, że przeważnie zawsze trochę inaczej wychodzi niż na początku to robię. Dlaczego? Prosty przykład. Dlaczego? Już biorę wam tutaj pierwszy lepszy korzeń, nie? Tak. Jest fajny? Jest fajny, nie? Później Sławek go odwróci i przykładowo postawi go na kamieniu i on tak spuszczone ma te korzenie na dół. Jest super? No jest super. I to najbardziej kocham w tym, co robię, czyli aquascapingu, to, że sytuacja jest niby akwarium to spokojna rzecz, niby budowanie tych pejzaży jest fajna, spokojna rzecz, ale sytuacja naprawdę jest dynamiczna, bo wystarczy, że tylko trochę inaczej ustawisz kamień i on całkiem inny efekt daje, całkiem inne wrażenie. Dlatego uwielbiam to naprawdę, uwielbiam po prostu zbierać, układać te różne aranżacje i dobierać sobie te różne kamienie i korzenie. No słuchajcie, nie wiem, no, czy ktoś jeszcze na kanale akwarystycznym robił film z piwnicy, ale chyba jestem pierwszy. No ale popatrzcie się, naprawdę jest tutaj tego dużo, jest dużo dobrodziejstw z natury od firmy Hapet, której jeszcze raz bardzo dziękuję. Naprawdę to dla mnie bardzo dużo, bo mam teraz duże pole do popisu. Mogę sobie, jakby to powiedzieć, pofolgować swojej fantazji. No i generalnie rzecz biorąc, nie należę do najbardziej zamożnych ludzi. Kupywać to tutaj w Niemczech to by było naprawdę ogromny, zresztą też w Polsce nie są tanie rzeczy. Okej, tyle marudzenia. W dzisiejszym odcinku to by było tyle. Czekajcie na kolejne. Niedługo będziemy działać. Na razie, cześć.